No dobrze, proszę Państwa, zaczniemy. Jak tutaj temat został zapowiedziany przez Tomka, są to nowości w wersji 2022 i 2021. Pozwoliłem sobie to troszeczkę rozszerzyć, dlatego że jest tam kilka funkcji, o których warto wspomnieć. A zdarza się, że na szkoleniach korzystacie Państwo jeszcze ze starszych wersji Planta 2020 na przykład, więc o tych funkcjach chcę opowiedzieć. Ci, którzy używają oprogramowania Plant 3D, wiedzą, że jest on składnikiem zestawu narzędzi pod nazwą AutoCAD Including Specialized Toolset. Ja wytnę z tego całego zestawu 9 aplikacji tylko Planta 3D. Pominę również moduł P&ID, dlatego że tam w zasadzie zmian wielkich nie ma. Nie ma żadnych takich funkcji, o których myślę, że warto byłoby tutaj opowiadać, oprócz oczywiście wydajności, poprawionej współpracy, wszelkiego rodzaju update'ów do systemów operacyjnych, etc., etc. Tematy dotyczące samego AutoCAD'a również będziemy poruszali w nadchodzących dniach, więc o samym AutoCAD'zie też na pewno sporo można by opowiedzieć, bo tam zmiany są widoczne. Natomiast ja skupię się dokładnie na tym module Plant 3D. Plant 3D w wolnym tłumaczeniu AutoCAD roślin, w normalnym tłumaczeniu AutoCAD służący do projektowania instalacji przemysłowych, procesów technologicznych instalacji przemysłowych. Moja prezentacja będzie polegała na przybliżeniu właśnie Państwu tych funkcjonalności nowych. Jak widzicie, mam uruchomiony produkt 2020, ale w tle już czeka wersja 2022. Będę starał się Wam pokazać, jak było, jak jest, żeby te zmiany były uwypuklone jak najbardziej. No i zaczniemy od ekranu startowego, czyli to, co Państwo widzicie na samym początku po uruchomieniu produktu i w poprzedniej wersji 2020, 21 zresztą podobnie. Macie po prostu ekran startowy, gdzie możecie otworzyć istniejący projekt. To jest ważne, otwieramy projekt, a nie rysunek. Ci z Państwa, którzy pracują w placie, doskonale wiedzą, że tutaj nie działamy tak naprawdę na otwieraniu poszczególnych rysunków zapisanych na dysku twardym, tylko otwieramy projekt, całą złożoną strukturę projektu z plikami sterującymi, z plikami XML, z plikami DWG, bazodanowymi, plikami DCF, plikami XML i tak dalej, i tak dalej. Ta struktura jest o wiele bardziej złożona niż w przypadku prostych rysunków AutoCAD-owych, więc w wersji poprzednich po prostu otwieraliśmy istniejący projekt lub tworzyliśmy nowy projekt. Mieliśmy do dyspozycji tak zwane recent documents, czyli ostatnio używane dokumenty. No i oczywiście po lewej stronie project manager, gdzie mogliśmy przeglądać ostatnio używane projekty. No i tak naprawdę w wersji 2022 doszła nam pewna rzecz. W tej nowej wersji to okno startowe wygląda ciut inaczej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze z roku na rok Autodesk coraz bardziej promuje, czy stara się jak najbardziej wypromować współpracę chmurową. Zwłaszcza w ostatnim roku, kiedy byliście Państwo często poza biurami, gdzie projekty prowadzone w zespole często polegały na tym, że ten zespół był rozproszony. I tutaj właśnie jest pierwsza zmiana. Zmiana szeroka, ponieważ od chyba ubiegłego roku Autodesk wprowadził nowy produkt, nową chmurę współpracy. To jest Autodesk Construction Cloud. Wcześniej Plant 3D, bo już od wersji 2021 ta współpraca chmurowa była, ale na bazie platformie BIM 360 Team to zostało zastąpione przez BIM Collaborate, czyli tę nową usługę chmurową. I tutaj zobaczcie, na samym starcie już macie Państwo opcję podglądu tego, co znajduje się w plikach współdzielonych, czyli w plikach zapisanych w chmurze. Czyli pracujecie w zespole, gdzie projekt zapisany jest w przestrzeni chmurowej, a każdy uczestnik projektu lokalnie pobiera i synchronizuje dane z projektem chmurowym. Więc tutaj oprócz tego Recent Documents, który też oczywiście jest aktywny w tym miejscu, mamy Recent Documents, czyli ostatnio używane, mamy również Autodesk Docs. Czyli pliki, zobaczcie, to się automatycznie odświeża, to analizuje to, co znajduje się w chmurze autodeskowej. I tutaj od razu macie podgląd na to, co dzieje się w waszym tak zwanym hubie. Zobaczcie, u góry mam Procad Gdańsk, czyli nasz firmowy hub do współpracy projektowej, mój założony folder testowy, jak sama nazwa zresztą wskazuje. I w tym folderze testowym ja mam założone cztery projekty. Tutaj cztery projekty plantowo, rewitowe, różne, to w zasadzie do takich właściwie testów służy. I teraz
bezpośrednio z tego miejsca mogę otworzyć rysunek, bo tu już będę otwierał po prostu rysunek, model zapisany w danym projekcie. Tu mamy folder Plant 3D Models i zestaw rysunków DWG przedstawiających modele, jakiś podgląd equipment i piping. Zobaczcie, znajdujemy się w projekcie szóstym, tak się nazywa mój projekt. Pokażę Wam, jak to wygląda w samym hubie, czyli przechodzę do strony internetowej, ponieważ cały ten document management jest zarządzany przez stronę internetową. I tak to wygląda. Mamy pliki projektu, mój testowy folder i projekt szósty, czyli dokładnie to, co widzieliście Państwo przed chwilą w plancie. Po rozwinięciu znajdujemy strukturę całego projektu. Plant 3D Models, mamy te dwa pliki, które widzieliście Państwo doskonale w tym miejscu. I tak to wygląda w chmurze na naszym hubie. Mogę to ewentualnie otworzyć, wczytać. Mamy w tym momencie podgląd na arkusz 2D. Mogę przełączyć na widok 3D, wybrać widok trójwymiarowy. To jest bardzo prosty plik, on tutaj nie zawiera wielu elementów, już się załadował. Bardzo prosta jakaś tam instalacja. I to jest podgląd. Tak mogę sprawdzać bez otwierania w ogóle AutoCAD-a czy innego narzędzia, co znajduje się w moim projekcie. Jeżeli odpalicie sobie ten plik, potem po prostu otworzy lokalną kopię. To jest ważna informacja, to będzie lokalna kopia otwierana z mojego komputera. I możecie ten plik edytować. Nie jest to ścieżka współpracy, dlatego podkreślałem cały czas, że jest to lokalna kopia. Chociaż nie, widzimy, że ok, otworzył się od razu jako projekt chmurowy. To jest lokalna kopia, ale już jest synchronizowana. Skąd wiem? Zobaczcie, że w Project Manager widzimy tutaj przy nazwie projektu Project 6 taką ikonkę Autodesk Construction Cloud właśnie. Czyli otwierając plik, program otworzył projekt bezpośrednio z chmury. I teraz jeżeli przyjrzymy się bliżej, to mamy tutaj informacje właśnie o tych elementach. I ten plik piping to jest dokładnie to, co jest otwarte, to jest dokładnie ten element. Teraz dopiero po kliknięciu, to jest też ważna informacja, dopiero po kliknięciu i po ponownym otwarciu jest symbol. Musicie Państwo zwracać uwagę, bo faktycznie ten plik, ja go zamknę w tej chwili, on nie powodował wypisania z chmury, tylko otworzyliśmy plik lokalny. Otwierając go z projektu, ja go jeszcze raz zamknę, otworzę go jeszcze raz z projektu, już nie z tego miejsca, tylko z tego pliku piping, on będzie wypisany. Wypisany, czyli jakby ja rezerwuję sobie do niego dostęp i nikt inny, żaden użytkownik nie może pracować na tym pliku. On może być podpięty referencyjnie, może być podlinkowany do dowolnego innego rysunku. No ale wprowadzę tu jakąś zmianę, narysujemy fragmencik, gdzieś tam rurki ze spadkiem, powiedzmy dotąd, enter. Zapisuję plik. To jest zapis oczywiście lokalny, ale zobaczcie, że za każdym razem program to aktualizuje również do chmury, czyli ta współpraca cały czas się dzieje. On nie jest tylko zapisany lokalnie, ale również zaktualizowany. Zapisałem, zamykam, wracam do okna startowego. Te zmiany, które wprowadziłem, symboliczne, powinny po zamknięciu projektu, czyli w takiej sytuacji, również być widoczne w oknie współpracy. To się nie zadzieje tak po prostu automatycznie, że tu się coś od razu narysuje, tylko po prostu muszę to odświeżyć, czyli jeszcze raz uruchomić. Wersja modelu 3D. Zobaczcie, tutaj już te zmiany będą naniesione, czyli jedno przeładowanie i mamy. Jest informacja, że jest to wersja czwarta pliku, V4. Gdybym kolejny raz zapisał, byłaby to wersja piąta. Mamy tutaj historię, że jest to bieżąca, przekazana przeze mnie wersja trzecia, wersja druga, wersja pierwsza, czyli historia zmian. To wszystko dostępne jest tutaj na platformie Autodesk Construction Cloud w usłudze BIM Collaborate Pro. To jest ważne, mamy dwa produkty o prawie takiej samej nazwie, BIM Collaborate i BIM Collaborate Pro. I tylko ta wersja Pro umożliwia współpracę na żywo.
BIM Collaborate służy do wymiany dokumentacji, więc ewentualne lokowanie tam plików plantowych polega na wstawianiu ich po prostu poprzez stronę, a nie bezpośrednio z programu. Więc to jest BIM Collaborate Pro. W wersji 2020-2021 był to produkt troszeczkę inny. Zobaczcie, tu mamy nawet inną ikonkę. Było to BIM 360 Team. Usługa ta jest nieaktywna już, więc otwarcie pliku, który był gdzieś tam kilka lat temu zapisany na Team, jest już niemożliwe, musi być to po prostu zmigrowane. Tak więc to jest ta pierwsza zmiana. Tu jeszcze w wersji 2022 powinniście zauważyć, że pliki, czy może nie pliki, a te funkcje Open i New odnoszą się do wielu rzeczy. Jeżeli ja po prostu kliknę tutaj Open, to program chce otworzyć, zobaczcie, Drawing, czyli chce otworzyć rysunek, co dla projektantów plantowych nie jest polecane, tylko tutaj powinniśmy rozwinąć i otworzyć File, Sheet, Set, Sample Drawing albo właśnie Project. Otwórz projekt, otwórz Collaboration Project albo jeszcze Vault Project, dlatego że jeżeli pracujemy w grupie, ale w ramach serwera firmowego, to możemy również w plancie pracować poprzez system voltowy. Tak naprawdę otwieranie projektu ja najczęściej dokonuję poprzez wybór ostatnio używanych. Tak, to ma sens, jeżeli faktycznie mam projekt ostatnio używany, wtedy po prostu rozwijam tutaj ikonkę, otwieram na przykład ten Netcafe 2022, na którym będziemy dalej pracować. Ale jeżeli on nie jest ostatnio otwarty, a chcę otworzyć jakiś projekt archiwalny, no to muszę to zrobić poprzez ten przycisk Open albo ewentualnie tutaj Open lub Open Collaboration Project. No dobrze, jak powiedziałem, tak zrobię. Otwieram plik, projekt, przepraszam, Netcafe 2022. Jak dobrze wiecie, w plancie otwierając projekt, w naszym Project Managerze pojawiają się sekcje dotyczące rysunków PIND-ID, rysunków plantowych, specyfikacji materiałowych, które zawierają części, z których składany jest cały model plików typu Related Files, czyli plików skojarzonych z projektem, jak również plików dokumentacji płaskiej, plików dokumentacji izometrycznej. To wszystko jest przechowywane w Project Managerze i tutaj zmian nie ma. Tak jak było, tak jest, ten Project Manager cały czas wyświetla nam najważniejsze informacje dotyczące modelu. Otworzę od razu model, ten Plant Model X, to jest mój plik DWG, czyli dopiero teraz następuje otwarcie pliku DWG, z modelem, na którym tutaj będziemy teraz się pochylać, czyli otwieram Plant Model X w wersji 2022 i obok to zrobię to samo dla wersji 2020, czyli uruchomię projekt, on się tu nazywa, to był ten chyba 18, Model X, ten sam plik, tylko w wersji 2020, tak żebyśmy mogli sobie to wszystko porównać. W wersji 2022 już jest model otwarty. Widzimy tutaj taką dosyć rozległą instalację z budynkiem, z konstrukcjami stalowymi. Tak naprawdę część to jest model podłączony z Revita. Konstrukcje oraz architektura są to konstrukcje Revitowe w większości, o czym świadczy zaznaczenie tego elementu i zobaczcie, wyświetla się jako XREF, jako połączenie referencyjne. Więc otworzę w tym miejscu okno, w którym zarządza się referencjami i odepnę model Revitowy. Unload. Tak, czyli zniknie, zostanie tylko model bieżący plus jeszcze podlinkowany model konstrukcji stalowych. Tak naprawdę ja ten model Revitowy tylko wygasiłem, mogłem również zrobić detach, co spowoduje odpięcie zupełnie od projektu. Ja wykonałem tylko ten krok nazwany unload, czyli wyłączyłem widoczność. To samo w wersji 2022, tu już mam model wyłączony. Widzicie, jest to dokładnie ten sam projekt, ja tylko może zmienię jego wyświetlanie, żeby to było lepiej widać również u Państwa. Czyli mamy konstrukcje stalowe, widzicie, konstrukcja stalowa jest też referencją z bieżącego projektu, co prawda, ale też referencją. Czyli mamy taką sytuację zarówno w jednym i w drugim programie, widok koncepcyjny. Tu może konstrukcja stalowa jest inaczej wyświetlana, ale to jest funkcja, która steruje sposobem wyświetlania konstrukcji stalowych, albo cały kształt, co się zaraz tutaj pojawi, lub też, widzicie,
Line model. Line model jest o tyle lepszy, że nie obciąża grafiki, jest lżejszy, ponieważ cała konstrukcja stalowa jest pokazywana wyłącznie jako model liniowy z jakby przykładem profilu, że jest tutaj właściwie profil dwuteowy. No dobra, przejdźmy zatem do nowości. Pierwszą z nich, oprócz tego collaboration, czyli zmiany platformy chmurowej, wcześniej było BIM Team, BIM 360 Team, a teraz mamy BIM Collaborate Pro, jest funkcja, której w ogóle nie było w 2020-2021, ona nie jest usprawnieniem, ona jest nową funkcją, to jest funkcja do porównania projektu, ale tutaj uprzedzę od razu, to nie jest takie porównanie, jakbyśmy porównywali dwa rysunki w AutoCADzie, bo taka funkcja też już w AutoCADzie była wcześniej, ale tu mam na myśli porównanie projektu. Zobaczcie, w Project Manager w wersji 2022 mamy coś takiego jak Project Compare. W wersji 2020 w zakładce Home tej funkcji nie ma. Kończy się na Project Setup. Do czego ta funkcja służy? Służy to do odwzorowania ustawień, cech, bibliotek projektu tak zwanego wzorcowego. Zobaczcie, Project Compare odpalając. Uruchamia mi się okno, które nakazuje mi, wybierz teraz projekt wzorcowy, do którego chcesz dopasować bieżący projekt. Co to znaczy projekt wzorcowy? To znaczy, że załóżmy, tworzyliśmy już kilka projektów w Plant 3D, dodawaliśmy swoje biblioteki, swoje symbole, swoje bloki, swoje opisy, style tekstu, style wymiarowania, style wizualne, ustawienia orto, ustawienia izometryków. Tych ustawień może być cała masa. No i tworzymy nowy projekt i chcemy z tego skorzystać. Dotychczas działo się to w ten sposób, że przy starcie, podkreślam, przy starcie nowego projektu, czyli tworząc nowy projekt, co teraz robię w wersji 2020, tworząc nowy projekt, mieliśmy opcję Copy Settings from Existing Project, czyli tylko na samym początku tworzenia projektu mogłem wskazać plik XML zawierający ustawienia już jakiegoś istniejącego projektu. Jeżeli tego nie zrobiłem, no to program wystartuje z domyślnymi ustawieniami, z domyślnymi bibliotekami, etc. Teraz, od wersji 2022, nawet jeżeli tego nie zrobię na starcie, no bo projekt już wystartował, albo mam projekt od kogoś, który chce dopasować, mogę to zrobić właśnie na zasadzie porównania projektu. Na chwileczkę zamknę. Ta funkcja znajduje się w tym miejscu, Project Manager po rozwinięciu Project Compare, lub też wpisując, po prostu jak to w AutoCADzie się wpisuje, Plant Project Compare. Widzicie, Plant Project Compare jako funkcja wpisana bezpośrednio w pole tekstowe. No dobrze. Wybierzmy teraz projekt ten wzorcowy. Choose a project to compare, czyli załóżmy, że jest jakiś na dysku projekt wzorcowy, do którego chce się dopasować. Open project, open collaboration project, open from vault, czyli mam znowu do dyspozycji trzy typy projektu, z których chcę te wzorce zaciągnąć. To będzie po prostu projekt lokalny. I wykorzystam tutaj jakiś projekt, który ostatnio tworzyliśmy na szkoleniu. A, na dysku C, dobrze. Dysk lokalny, na dysku C. W dokumentach. W dokumentach mieliśmy ostatnio szkolenie z naszym klientem, gdzie takie ustawienia tworzyliśmy. I zobaczcie, ja po prostu wskazuję plik o nazwie Project XML. Project XML to jest plik sterujący całym projektem. W nim są zawarte wszystkie ustawienia podrzędne. Project XML otwórz. W następnym kroku program porównuje dwa projekty. No i zobaczcie, ile różnic wykrył. Oczywiście komunikat, że porównanie jest zakończone sukcesem. No i zmiany, które wykrył. Całe szczęście narzędzie to nie polega tylko na wykrywaniu tych zmian, ale również na ich adopcji. To znaczy, że jeżeli ja chcę jakieś zmiany ujednolicić, czy jakieś parametry ujednolicić, robię to właśnie tym narzędziem. Zobaczcie, od najprostszych rzeczy. Parametry rysunku. Widzę, że w projekcie wzorcowym są parametry własne, których nie ma w bieżącym projekcie. Co to są parametry własne? Parametry własne to są parametry dodane do
listy parametrów rysunku, bo to jest drawing properties, których nie ma w bieżącym. No to ja chcę, żeby ten numer kontrolny rysunku, który jest w projekcie źródłowym, również był w moim. Zaznaczam, jest zaznaczone na zielono, czyli zostało to już przeniesione. Dalej, project properties, czyli właściwości projektu, na przykład client information, parametr czy właściwość nazywająca się cel, którego też nie ma w bieżącym. Zaznaczam i w ten sposób migruję ustawienia. Project settings, file name format, work history prompt, czyli w projekcie bieżącym nie mam wymuszania nazewnictwa plików projektu, no mam jakieś tam bottom, install, model, revit i dalej, a w pliku wzorcowym mam ustawione, że każdy plik powinien się nazywać po pierwsze typ projektu, 4 znaki, obszar, 3 znaki, numer jakiś tam rysunku, 3 znaki. Tego nie ma, więc też chcę to wszystko zatwierdzić. W ten sposób przenosicie standardy. PNID settings, blocks, bardziej mamy listę bloków, które dodałem w innym projekcie, a których nie mam tutaj. Klasy urządzeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To dotyczy wszystkich newralgicznych punktów projektu. Następnie po takim zatwierdzeniu, zatwierdziliśmy tutaj kilka elementów, wykonuję sync review i jeszcze raz sync now. No i znowu, zobaczcie, tych elementów jest coraz mniej, czyli pewne rzeczy zostały już zapisane. Zamykam narzędzie, close. I teraz zobaczcie, właściwość rysunku, plant model X, prawy klawisz, properties. Zobaczcie, mamy DWG number, DWG title, ale jak zjedziemy niżej, mamy również parametry własne, numer kontrolny. Tego nie było wcześniej, zostało to dodane, na przykład 001. Parametry projektu, one są zaszyte głębiej, więc tam nie będę już wchodził, ale to już świadczy o tym, że pewne rzeczy zostały tutaj przeniesione. Z takich ważniejszych rzeczy jeszcze raz uruchomię to narzędzie Project Compare, jeszcze raz wybiorę ten plik, ponieważ ważnymi rzeczami są na przykład ustawienia dokumentacji izometrycznej. Dokumentacja izometryczna jakby pochłania najwięcej czasu, żeby ją dostosować do bieżących potrzeb i tutaj też zobaczcie, mamy ISO Styles, czyli styl testowy, którego nie ma w bieżącym projekcie, został ustawiony w jakiś tam sposób już w projekcie źródłowym, więc jednym kliknięciem przenoszę również styl testowy do bieżącego projektu, styl tworzenia dokumentacji izometrycznej. Zostało przeniesione, jest zaznaczone. Close. Zaraz w następnych krokach sprawdzimy wspólnie, że ten styl testowy został już przeniesiony, czyli Plant Project Compare. Moim zdaniem ważna funkcja w sytuacjach, kiedy właśnie należy pewne ustawienia przenosić. Gdyby tego narzędzia nie było, musiałbym tylko i wyłącznie na początku tych zmian dokonywać, bądź też teraz żmudnie przechodzić przez każde ustawienie poprzez Project Manager. Dalej. Nowa funkcja dotycząca dokumentacji ORTO, czyli dokumentacji płaskiej. Jak wiecie, w Plant 3D tworzymy model, a dokumentacja płaska powstaje niemal automatycznie. Ja muszę tylko określić obszar, który ma być brany pod uwagę. Więc wykonamy taką dokumentację szybciutko, Create ORTO View na wstążce. Tu na razie jest wszystko tak samo jak w poprzednich wersjach. Utworzę nowy plik, create new file, czyli powstaje nowy plik DWG. Zobaczcie już według standardów, które zostały przeniesione, czyli typ projektu ADSK, na przykład obszar 001, numer rysunku 001. Tutaj 0 powinien być. Autor oczywiście, file name, ewentualnie mogę dać override, czyli dopisać jeszcze na przykład rzuty 1. Niech tak będzie. Zatwierdzam. OK. Powstaje nowy rysunek z podpiętą tabelą rysunkową według załączonego szablonu DWT, czyli szablonu autokadowego. To też informacja, że jeżeli macie swoje tabelki rysunkowe, szablony, też możecie ich użyć do tworzenia dokumentacji ORTO w plancie. I oto dostajemy nasz model obwiedziony takim tutaj
dookoła równoległo bokiem, który określa, co ma wchodzić w skład naszej dokumentacji. Ja to troszeczkę zawężę, nie potrzebuję całej dokumentacji, powiedzmy zrobię tylko te dwa zbiorniki. Jeżeli chcecie, żeby również dokumentacja zawierała obiekty referencyjne, czyli na przykład konstrukcje stalowe, których tutaj nie ma, dodajecie 3D model selection i dodajecie jeszcze inne, które mają się znaleźć, na przykład steel, czyli dokumentacja zawierająca linkowany model instalacji konstrukcji stalowych. No i teraz tak, mój rzut będzie określony tym równoległym bokiem. Czerwone pole określa kierunek widoku, czyli tutaj mamy top. Jeżeli zmienicie na bottom lub jakiś tam isometric, to kolor czerwony określa mi te elementy, które będą widoczne w rzucie, czyli inaczej mówiąc kierunek patrzenia. Dla ułatwienia włączamy również paper check, czyli sprawdzanie na arkuszu. Zobaczcie, że ja mam tutaj skalę 100 do 1, bardzo duża, więc to zmienię od razu, 1 do 100. I zobaczcie, taki jest podgląd na arkuszu. Tak to będzie wyglądało dokładnie na arkuszu wydruku. Widzimy, tu mamy współrzędną XY, czyli punkt 0,0. W tym miejscu sprawdzimy potem na dokumentacji, jakie są współrzędne. Natomiast tu pojawia się funkcja, której nie było w wersji 2020 i 2021, location offset. Taka funkcja owszem była, ale tylko w przypadku dokumentacji izometrycznej. Więc jeżeli chcieliśmy na przykład warsztatówkę sobie wygenerować z odsunięciem odpowiednim całego układu, to w izometrykach mogliśmy to zrobić. Natomiast od teraz możemy również dokumentację płaską odsunąć według współrzędnych referencyjnych. Ja na przykład dla okrągłego tutaj rachunku wpiszę 10 tysięcy po x, 10 tysięcy po y, po x zostawimy tak samo, rotacja no jak będzie bez obrotu na razie, czyli 10 tysięcy i 10 tysięcy po x i po y. Więc jeżeli tutaj teraz sprawdzę, czy da się tutaj odczytać coordinates, powinno się wyświetlać, w tym miejscu mam współrzędną około 7600, i 13300 po Y. Tak odczytuję to udał ze współrzędnych. I zobaczymy, czy na dokumentacji te współrzędne nam się potwierdzą. Zatwierdzam OK. Ustawiam na rzutni, znaczy ustawiam rzutnię na arkuszu, że ona ma się pojawić w tym miejscu. Program generuje teraz ten widok z modelu. W zależności od złożoności modelu, oczywiście to może chwilkę potrwać, ale zobaczcie, mamy nasz rzut. No ja teraz sprawdzę tutaj referencję tego punktu, plus minus, tak? Ponieważ modelu, ja dokładnie do tego punktu się odnosiłem i to mieliśmy 8412 plus minus na narożniku tego tutaj naszego urządzenia. Przechodzimy na rzut, zakładka annotate, wymiary, wymiar coordinate, i tak plus minus, nie będę celował dokładnie, tu jeszcze mam skok włączony, F9 skok, 22 tysiące po Y i jeszcze raz coordinate 17 tysięcy po X, czyli współrzędne zostały przesunięte o 10 tysięcy po X, 10 tysięcy po Y. To jest dowód na to, że funkcja działa poprawnie i w ogóle jest. Także to jest ta zmiana, której nie było w poprzednich wersjach. Od razu, jeżeli jesteśmy na dokumentacji Orto, czyli tu, gdzie powstają te wszystkie rzuty, to funkcja, która pojawiła się w wersji 2021, a której nie ma w wersjach poprzednich, dotyczy ona izolacji. Otóż doszła możliwość oznaczania izolacji na dokumentacji płaskiej w sposób automatyczny. Znaczy, izolację oczywiście musimy najpierw dodać do modelu, czyli wrócę z powrotem do Plant Model X, zaznaczę, powiedzmy, ten fragmencik, wybiorę właściwości, czyli po prostu Ctrl 1, Properties dla tego obiektu i szukamy miejsca, w którym tę izolację się modyfikuje. To jest Isolation Thickness, powiedzmy 20 mm, Insulation Type, niech będzie Cold, czyli izolacja od chłodu. Zapisuję dla pewności. I teraz wracam do dokumentacji i odświeżam widok. Update view.
update view i on się po prostu regeneruje po raz kolejny. Wskazałem krawędź rzutni, widok jest regenerowany i za chwilę to się tutaj nam zaktualizuje właśnie o wygląd izolacji. I zobaczcie, pojawiło się tutaj coś takiego, jeszcze grubość linii wyłączę, pojawiła się linia izolowana. Nowością jest to, że możemy skorzystać z narzędzia Insulation Tool, które nam opisze to miejsce, czyli grubość 20, typ C plus symbol jeszcze. Zobaczcie, że rura nieizolowana, ten opis będzie miała po prostu pusty, nic się nie pojawi, a tu mamy 20C, czyli jest element izolowany. Co więcej, podczas tworzenia, czyli jeżeli wybierzemy Edit View, edytuj widok, możemy ustalić, jak ta izolacja ma wyglądać. Tu widzieliśmy izolację linią przerywaną, taką zieloną, w środku była linia rur linią ciągłą. Jeżeli wybierzemy Edit View, co przed chwilą zrobiłem, okay, to w tym miejscu mamy opcję, jak izolację wyświetlać. Hidden Line Insulation, Solid Line Insulation albo No Insulation. Tak, mieliśmy wybrane Hidden Line. Jeżeli biorę Solid Line Insulation, zatwierdzę OK i znowu regeneruję, to ta izolacja, która tu była wyświetlana jako linia przerywana, powinna być teraz linią ciągłą. W wersji 2020 tamtej funkcji po prostu nie było. A tutaj zobaczcie, o, zmieniło się to, że rura jest linią przerywaną. Czyli w ten sposób wyświetlamy jako element ukryty poniekąd pod izolacją. Czyli sam sposób wyświetlania izolacji na ortho. Wrócę jeszcze do modelu odnośnie tej izolacji, ponieważ też zmienił nam się sposób wyświetlania w samym modelu rur izolowanych. Tutaj zobaczcie, w ogóle nie widać, żeby ta rura była izolowana, ale to za sprawą magicznego przełącznika włącz-wyłącz wyświetlanie izolacji, to jest w tym miejscu, komenda Plant Insulation Display. Jeżeli ja to włączę, to izolacja będzie wyświetlona jako, zobaczcie, taka linia, czy linia, jako taka obwiednie rury, półprzezroczysta, także dokładnie widzimy, jak wygląda rurociąg, jak wygląda izolacja. Dla porównania w wersji 2020 wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ jeżeli dodamy izolację na przykład do tego fragmentu, Ctrl 1, znowu właściwości, dodam izolację, czyli proces line, wybierzemy thickness, czyli grubość izolacji 15, typ izolacji powiedzmy hot, niech będzie. Ja włączę wyświetlanie tejże, to po prostu będzie wyświetlone jako pogrubiony rurociąg. Nawet nie widzimy tego, czy ta izolacja tutaj jest, czy jej tutaj nie ma. No, dodała nam się do całej grubości linii. Dopiero tam, gdzie jest koniec, tam dopiero zobaczymy, że faktycznie ten reduktor nie jest izolowany. Wrócę go w ten sposób. O, tutaj dopiero widzimy tę różnicę w grubości. Natomiast na pewno ocenicie, że o wiele lepiej wygląda to w wersji 2022, gdzie ta izolacja jest po prostu przezroczysta. Tak było też w wersji 2021. No to mamy już przy okazji omówioną izolację. Zostały nam jeszcze, nie mówię o minutach, tylko o funkcjach, dwie lub trzy w zależności od czasu, ale kolejna, trzecie największe usprawnienie, bo to już nie jest nowa funkcja, jak było w przypadku porównania projektu, tylko usprawnienie, to jest zmiana sposobu ustawienia, wymiarowania i opisywania dokumentacji izometrycznej. Ci z Was, którzy używają Planta, wiedzą na pewno, że nie jest to kwestia wyboru trzech funkcji i te ustawienia się dzieją. Nie, zobaczcie, że w Project Setup, czyli w miejscu, w którym dokonujemy ustawień, tam są dokładnie chyba trzy zakładki sterujące ustawieniami wymiarowania izometryków. Tutaj postanowiono troszeczkę to wygładzić, troszeczkę to usprawnić, dlatego że faktycznie na samym początku, jak ktoś zaczynał pracę, nie było to do końca intuicyjne. Dlatego postanowiono to zmienić. Gdzie tego szukać? Mamy ustawienia projektu i zobaczcie, jedną z gałęzi jest Isometric DWG Settings, czyli przeglądanie czy ustawienia izometryków. I tutaj mamy trzy opcje: DEMS, Annotations oraz Dimensions, czyli DEMS, czyli style, czyli jakie motywy, powiedzmy, zbierające najważniejsze informacje
opis i wymiarowanie. W wersji 2020 jest podobnie Project Setup. Tam kolejność jest tylko troszeczkę inna, że jest tam chyba annotations najpierw, nie pamiętam już dokładnie kolejności, ale tam jest minimalna różnica w ustawieniach. Natomiast jest kolosalna różnica, jeżeli chodzi o samo ustawienie. W tle się otwiera, dobra, jest już Project Setup. Zobaczcie, mamy DEMS. Oj, i się wyłączyło, jeszcze raz. Project Setup. To jest wersja 2022. A tu nam się zaraz otworzy wersja 2020. Annotations, Dimensions, DEMS. Jest troszeczkę inaczej. O czym tutaj mówię? Annotations chyba zmieniło się najmniej, ponieważ tutaj mamy ustawienia linii odniesienia i sposobu wyświetlania generalnie odnośników na rysunku izometrycznym. Na wersji 2022 wygląda to w ten sposób. Czyli zmiany są praktycznie niewidoczne. Natomiast motywy, czyli ten DEMS, to jest grupa ustawień dla odpowiednich typów instalacji. Dla porównania DEMS wersji 2020 wygląda w ten sposób. Na czym to w ogóle polega? Na tym, że mamy kilka takich przewodnich typów. Mamy domyślne, mamy wymiarowanie, czyli wymiarowanie domyślne, wymiarowanie tak zwane fitting to fitting, czyli od kształtki do kształtki, wymiarowanie small bore piping, czyli rur o małych średnicach, wentylacyjnych, spustowych, istniejących i tak dalej. I to są takie domyślne typy instalacji, które mają albo aktywne, albo nieaktywne wymiarowanie i opisywanie, co widzimy tutaj. A jeżeli jest to aktywne bądź nie, to mamy jeszcze informację, które obiekty mają być wymiarowane w jakikolwiek sposób. Czyli zobaczcie, jeżeli mamy wymiarowanie end-to-end, ja to wyłączę te pozostałe, to program pokazuje, że takim wymiarem całkowitym mają być tak zwane inline branches, czyli odgałęzienia. W wersji 2022 wygląda to tak. DEMS, default, tak, czyli domyślne, default piping DEM, annotations dimensions. Tutaj inaczej. Nie pokazuje nam od razu, co i jak ma być wymiarowane, z precyzyjnym wskazaniem tych obiektów, tylko najpierw określamy, że domyślne rury mają być wymiarowane z annotations i dimensions. Override, czyli jakieś nadpisania, mają mieć tylko i wyłącznie annotations, czyli existing piping, fitting to fitting, czy small bore. To są te override, czyli nadpisania. Mają albo włączone, albo wyłączone inne typy. Ewentualnie branch piping, czyli odgałęzienia, również domyślne elementy. Czyli ten DEMS w tym miejscu określają to jakby odgórnie. Natomiast dopiero przełączając się na dimensions, czyli w tym miejscu wymiarowanie, określamy, jak ma to wyglądać. Tak? Czyli w DEMS określamy, że na przykład dla domyślnych rur ma być wymiarowanie włączone. Przechodząc na wymiarowanie, decydujemy teraz, co to ma tak naprawdę wymiarować, czyli end-to-end, string i locating. To, co w starej wersji było jako trzy tabele. Może trudno to jednoznacznie jakby wytłumaczyć w ciągu 5 minut, bo zwykle na szkoleniach to nam zabiera około godziny, ale jest to przebudowane, to jest najważniejsza informacja dla Was, jest to przebudowane, jest to bardziej czytelne, jeżeli chodzi o podglądy chociażby, czy o określenie dokładnie elementu wymiarowanego. Zobacz na przykład end-to-end overall. Tu, gdzie mieliśmy w wersji 2020 end-to-end, inline branches, czyli odgałęzienia mają być wymiarowane właśnie takim wymiarem end-to-end. Tak w wersji 2022 wygląda. End-to-end, inline branches i wskazanie, czy ma być to wymiarowanie do centrum, czyli do osi, do końca, czy ma być wyłączone. Tak, czyli troszeczkę bardziej to jest pokazane zjadliwie z obrazkami, a nie tylko z tekstem. Zawsze jak coś jest graficznie pokazane, łatwiej to zrozumieć, łatwiej to wyjaśnić. No i tu musielibyśmy już wejść w szczegóły dotyczące konkretnych elementów, na przykład wymiarowanie typu string, czyli wymiarowanie jedno po drugim, jak tu widzicie w przykładzie,
ma dotyczyć na przykład reduktorów, kołnierzy i różnych typów zaworów. I zawsze, jeżeli program napotka na takiej ścieżce, na przykład kołnierz, to w tym miejscu postawi wymiar do centrum kołnierza, w tym przypadku może flange, center. Uwierzcie mi, jest to bardziej przejrzyste, jest to bardziej zjadliwe, jeżeli chodzi o samo ich ustawienie. Dla ultra zaawansowanych użytkowników Planta kolejne ulepszenie, dlatego że część takich styli, część ustawień w ogóle w całym projekcie, a już w ISO to już w ogóle, może być dokonywanych nie tylko za pomocą ustawień programu, ale również za pomocą edytora XML. Każdy styl wymiarowania, taki na przykład A1 czy styl Check A2, bo to są style po prostu wymiarowania, ma swój plik sterujący. To on się nazywa ISO-config i rozszerzenie XML. Na początku, jak ja się uczyłem Planta i słyszałem gdzieś tam XML, to dawałem sobie spokój, bo wszystko tam było zakodowane, podane w taki bardzo dziwny sposób. Potem dopiero zacząłem używać programików malutkich, które ten XML tłumaczyły na język bardziej graficzny, bardziej zrozumiały. A w tym przypadku, w wersji 2022, wprowadzono tutaj taką małą ikonkę Open ISO Style Editor. Czyli od razu mogę z poziomu Planta otworzyć plik XML, który będzie pokazywał mi cechy ustawienia dla poszczególnych obiektów. To jest tak naprawdę dla zaawansowanych użytkowników. Tak? Ktoś, kto dopiero zaczyna zabawę w Plancie, nie będzie kompletnie tego rozumiał. Natomiast dla zaawansowanych użytkowników jest to sprawa klarowna. Tutaj mamy odgałęzienia całego pliku XML. Ja pokażę go tylko w takiej formie, w której znamy go z poprzednich wersji. To jest plik XML dotyczący izometrii, ISO-config XML na przykład dla Check A2, ISO-config. Klikam go dwukrotnie i zobaczcie, tak on wygląda w formie natywnej. No i tutaj oczywiście możemy ścieżki kopiować, modyfikować, przepisywać, dopisywać, zmieniając tym samym ustawienia. Ja z czasem korzystałem z narzędzia First Object XML i to pokazuje mi już to w ten sposób, że dla poszczególnych odgałęzień, dla poszczególnych typów obiektów te parametry już były wyświetlane bardziej przejrzyście. Natomiast w wersji 2022 mamy do dyspozycji po prostu edytor, który nam to jeszcze bardziej upraszcza. Tak więc to jest bardzo fajne narzędzie dla tych, którzy w ogóle Plancie XML-ami gdzieś tam zarządzaliście. To na pewno wam to bardzo pomoże. Dobra, ostatnia rzecz z takich nowych. Apply. Zatwierdzę te zmiany, zatwierdzę OK. Ostatnia rzecz to jest polecenie, którego chyba nie ma na żadnej ikonce, przynajmniej do tej pory nie znalazłem, a jest to narzędzie, które nazywa się, piszę go od razu, Plant Support, już się pojawiło, Plant Support Align with Pipe. O co tu chodzi? Chodzi o to, że to jest funkcja, która jest albo włączona, albo wyłączona. W tej chwili ona jest na off, czyli jeżeli mamy rurę ze spadkiem, no narysujmy jakąś rurę ze spadkiem, 1 do 5, czyli 11 stopni, niech będzie. Ale chyba nie włączyłem, teraz będzie włączone, root pipe. Tak, teraz jest rura ze spadkiem. To podpory, które, czy podpory, czy zawiesia, które będziemy tutaj podłączać, są pod kątem prostym. Ustawię widok z boku jeszcze bardziej, żebyście to widzieli. Tak, są pod kątem, znaczy są pionowo po prostu, nie pod kątem prostym. Jeżeli teraz przełączymy na Plant, błędu nie było, Plant Support Align with Pipe, to jak sama nazwa wskazuje, wpisuję on, enter, on. Jak sama nazwa wskazuje, teraz on będzie wyrównany do rurociągu, 0 stopni jako kąt, tak. I teraz widzicie dokładnie, jak na czym to polega. Albo pionowo, albo zgodnie z kierunkiem. To była ostatnia rzecz dotycząca Planta i zmian. Jak widzicie, tych zmian może nie jest dużo, ale one są newralgiczne, one są ważne. Dużo rzeczy też dzieje się w tle.
ponieważ część rzeczy jest usprawniana. Samo generowanie izometryków, samo generowanie orto, ono jest za każdym razem dopasowane do funkcji, nowych funkcji Windowsa, do update'ów, etc. Ale jeszcze jedna rzecz, która może nie jest stricte związana samym z plantem, ale z tak zwanym Object Enablerem. Każdy z Was, kto pracował jednocześnie w Plancie i w Navisworksie, wie, że taki Object Enabler musi być zainstalowany, żeby Navisworks poprawnie wyświetlał model plantowy. I teraz w wersji 2022, jeżeli macie za zadanie podłączyć model plantowy, czyli po prostu wybrać tutaj sobie plik DWG z modelem planta, ja wybiorę dokładnie ten, na którym pracowaliśmy, 2022, netcafe plant 3D models i ten, powiedzmy, data modyfikacji najszybciej, plant model X, to on po pierwsze wyświetli się poprawnie, a po drugie w wersji 2022 ten Object Enabler, który instaluje się dodatkowo, pozwala na wyświetlenie wiele większej ilości informacji z plant 3D. W poprzednich wersjach na przykład wskazaliśmy zbiornik czy rurociąg, pokazywały się informacje szczątkowe, takie jak materiał, takie jak jakieś tam powiedzmy podstawowe koordynaty. Natomiast w tej chwili, korzystając z Navisworksa, wskazując element, zobaczcie, we właściwościach mamy dokładnie przepisane wszystkie informacje dotyczące zbiornika, w tym przypadku, bo kliknąłem zbiornik, bezpośrednio z planta, czyli oprócz standardowych koordynatów mamy informacje o wszystkich kruczcach, o średnicach, o parametrach, które są z tym zbiornikiem skorelowane. Jeżeli zaznaczę rurociąg, tak samo, informacje o portach, jak jest zakończona rura, jaka średnica zewnętrzna, jaka nominalna, jaki jest środek ciężkości tej rury, wszystkie informacje, które były widoczne również w plancie. W poprzednich wersjach ten Object Enabler przenosił tylko tak naprawdę szczątkowe informacje dotyczące instalacji. No i to jest w zasadzie na ten moment wszystko. Zdążyłem w godzinę. Na ten moment? Czyli co, zapowiadasz część drugą? Nie zapowiadam części drugiej, bo nowości nie będzie więcej. Tak myślę, chyba że coś tam w trakcie się zmieni. Aczkolwiek nie przewiduję większej nowości, ponieważ sam ten silnik pracy w Plant 3D, no myślę, że jest na tyle dopracowany, że tam wszystko działa jak powinno. Tam wszystko wynika z jasnych ustawień. Nie jest to praca jak w AutoCADzie, że po prostu większość czasu kreślimy, tylko po prostu tu musimy poświęcić sporo czasu na przygotowanie projektu, począwszy od biblioteki po samo modelowanie. Więc nowości pewnie w tym roku już nie będzie, natomiast i tak jest ich sporo i są fajne, bo to jest ważne, bo czasami nowością było zmiana kolorystyki tylko, a tu faktycznie coś zostało dodane. A mówię na ten moment, ponieważ myślę, że na zapowiadanym przez Ciebie Procad Expo jakieś tematy plantowe ciekawe się odbędą, więc myślę, że też będę miał okazję coś tam Państwu zaprezentować. A powiedz, Danielu, jak to wygląda, jeśli chodzi o planta 3D, to jest w trakcie roku, w ciągu roku tak samo, pojawia się cała masa usprawnień i dodajemy te 2022.2.3 i jakieś tak. Takie... Tak, nie jest to może aż tak widoczne jak w Revicie, gdzie te zmiany są kolosalne, bywają, praktycznie jest nowa wersja Revita w ciągu roku, ale tak, tutaj głównie usprawnienia w stosunku do systemów Windows, wykrywane ewentualne bugi czy pomniejsze kłopoty dotyczące jakichś tam nowych funkcji czy istniejących. Wiadomo, to się zmienia, sam silnik AutoCADa się zmienia, więc narzędzia, które są dopisywane, też muszą być sprawdzane po prostu. Daniel, a mówiłeś jeszcze o tym, że musiałeś przesiąść się w ostatnich tygodniach wyłącznie na planta. Jakbyś mógł coś pociągnąć, czy to jest związane z tym, że jest takie zainteresowanie, czy zmiany w programie wymuszają właśnie jakąś aktywność użytkowników? Czym to jest spowodowane? Jest to wielotorowo, wiesz, dlatego że po pierwsze Plant 3D jest teraz w pakiecie AutoCADowym, kiedyś to był odrębny program, który był po prostu drogim programem, teraz jest to w zasadzie chyba najtańszy program do pipingu przemysłowego na rynku, w porównaniu z konkurencją jest on naprawdę, można powiedzieć, tani. Po drugie, dostęp do niego jest, tak to mówię, dostęp do niego jest inny i chyba jest to coraz lepsza alternatywa dla tych bardzo drogich systemów pipingowych. Dużo da się zrobić.
A po szkoleniach patrząc, gdzie praktycznie co miesiąc jakieś szkolenie wypada, czyli coraz więcej firm interesuje się tym po prostu.